Obliczmy sobie teraz kąt obrotu w punkcie B. Znowu metodą Maxwella-Mora. Jak to robimy? Rysujemy sobie znowu tą belkę. Tutaj w punkcie B przyjmujemy sobie moment jednostkowy. Możemy sobie go założyć w tą, obojętne. Wartość i tak wyjdzie taka sama. Tylko oczywiście jedna z minusem, druga z plusem. Ale dla nas się liczy wartość. Czyli mamy moment jednostkowy. I mamy. Tutaj odległości 2 i 3. Tutaj mamy punkt A. Tutaj mamy punkt B. Dobrze. Tutaj już sobie tak nie narysujemy po prostu wykresu, jak żeśmy sobie rysowali tutaj, czyli od ręki. Musimy obliczyć te reakcje. Czyli stajemy sobie w punkcie A. Robimy sobie momentów, czyli minus. Dalej. To sobie przyjmuję, że działa mi na dół, czyli plus RB razy 5. RB równa się 1 piąta. Wyszła wartość dodatnia, czyli żeśmy przyjęli dobry znak i dobry zwrot, czyli 1 piąta na dół RB. Dobra. Oczywiście jak tutaj robiłem z momentem, to moment jest bez odległości do podpory. To wiadome. Dobrze. Następnie, jak mamy tutaj 1/5 na dół, no to z równowagi sił w układzie nie ma tu żadnej innej siły skupionej, więc musi być 1/5 do góry. Inaczej suma po y minus 1/5 na dół plus RA, no to RA musi się równać 1/5 do góry. OK. No i teraz wartości momentów, no to MB, tak sobie to oznaczę, dostajemy co? Jedna piąta razy 3, no to u góry mamy 3 piąte, a na dole mamy 2 piąte. Jedna piąta razy 2, 2 piąte. Plus, minus i odległości 2 i 3. Dobrze, oczywiście jak widać tutaj, to dodać to daje 1, czyli wartość tego momentu. Dobrze, to przejdźmy dalej. Wyliczmy ten kąt obrotu, czyli kąt obrotu to jest inaczej moment P razy moment B przez EI razy DX. Dobrze. Czyli mamy tak. Musimy teraz przecałkować ten fragment belki z tym fragmentem. Przepraszam, z tym fragmentem i ten fragment belki z tym fragmentem. Ten wykres już dla nas nie istnieje, bo on służył nam do obliczenia ugięcia w punkcie D. Nas interesuje, to jest wykres podstawowy i musimy go całkować z tymi wykresami jednostkowymi. Czyli ten fragmencik z tym i ten fragmencik z tym. To co nam tutaj będzie? 4 na plusie, czyli to na odległości 2 z... To sobie zapiszmy, że to jest 0,4, a to jest 0,6, żeby się prościej to liczyło. Czyli z plusem i tutaj jest 0,4. No też na odległości 2. Dobra, i teraz trójkącik ten z tym i trójkącik górny z tym. No każde z każdym. Czyli najpierw zróbmy sobie górny
To jest obojętne, czyli 20 na odległości 3 z tym trójkątem na minusie 0,6. I ostatnia rzecz, czyli dół. 4 przecałkowany z tym trójkątem. 0,6. I to jest na odległości też 3. No i co nam z tego wychodzi? Trójkąt z trójkątem, dwa takie same znaki, czyli plus. Czyli 1, 2, 4 razy 2. Czyli pole górnego rzutujemy ze środka ciężkości na tą wysokość, czyli na 2/3 0,4. Następnie pole górnego, oczywiście znak dodatni, bo są dwa minusy. Minus z minusem daje plus. Czyli 1/2, 20 razy 3, razy 2/3, nie 2/3, tylko 1/3. Dlaczego? Bo środek ciężkości w górnym jest w 1/3 i jak rzutujemy tutaj, to tutaj rzutujemy na 1/3 wysokości. Dobra. 0,6 i teraz to z tym dwa znaki przeciwne, czyli minus 1/2 górnego razy 3 i razy z 1/3 rzutujemy tutaj na 2/3 wysokości. Tak więc to się równa. Mamy 0,5, 4 razy 2 razy 2/3. 0,4 plus 0,5, 20 razy 3, razy 1/3, 0,6. Minus 0,5, 4 razy 3 i razy 2/3, 0,6. 4,666. To samo nam wyszło? Oczywiście. Sprawdzamy. Tutaj nam wyszło z minusem, no to tak jak mówiłem, może wyjść albo z plusem, albo z minusem, ale wartość się liczy. Czyli 4,666 kilonewtonometra do kwadratu przez EI. No i oczywiście, abyśmy podstawili coś za EI, to nam to wyjdzie w radianach. To by było na tyle, jeśli chodzi o to zadanie. Zapraszam do kolejnego filmu.